Panie i panowie, XCOM! Ten stary XCOM, ten X-myślnik.com, ten UFO Enemy Unknown, ten XCOM UFO Defense. Namieszałem, co? W każdym razie to jest dokładnie to, co zaszczepiło we mnie miłość do XCOMa, co zaszczepiło do mnie miłość do turowych strategii i wielu innych rzeczy. Przed wami oryginalny XCOM z 1900, nie pamiętam którego roku, bogatszy o kilka patchy i ulepszeń, bo jest to Open XCOM, jakiś fanowski projekt, który miał na celu trochę usprawnienie starego XCOMa, który działał kiedyś na DOSie, dzisiaj na komputerach działał za szybko, miał wiele błędów, bla bla bla. I voilà, ktoś się za to zabrał, dał parę usprawnień opcjonalnych, na przykład również, na przykład dali opcję taką, że pomyślcie o tym jak o opcjach Second Wave w XCOMie z 2012, gdzie obcy, jeśli się ich zabije, to wtedy im się automatycznie niszczy broń, bo w oryginale tak nie było. Także ja nie włączałem żadnej z tych opcji, jedynie włączałem coś na wzór Iron Man Mode, żeby móc tylko autosave'ować i nie móc powrócić do poprzednich stanów gry. Jakieś kilka kosmetycznych usprawnień, a sam gameplay pozostawiłem w zasadzie nietknięty, żeby wam głównie pokazać, jakie są różnice pomiędzy oryginałem a remake'iem. To zaczynamy. Tabul chciał Genius, ja chciałem Experienced. Niech będzie Veteran, ale nie wiecie, w co się pakujecie. Naprawdę, nie wiecie, w co się pakujecie. Ale niech będzie. Zaczynamy grę. Żadnego tutoriala, żadnej pani doktor Valen, nic. Czysta rozgrywka. I możemy postawić mapę w każdym miejscu. No dobra, oprócz mórz może. Ja standardowo zaczynam gdzieś w tym miejscu. I nazywam bazę Polska. Jedziemy! Voilà! Czas zaczyna lecieć. Czas może lecieć wolno, szybko, szybciej, jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej i bardzo szybko. Możemy sobie obejrzeć całą kulę ziemską dookoła, od każdego kąta. I zaczynamy. Postaram się wam wytłumaczyć mniej więcej, na czym polega interfejs, żebyście nie byli zagubieni. Intercept. Stąd mogę wysyłać statki, mogę wysłać Skyrangera i swoje myśliwce. Wszędzie, gdzie chcę, kiedy chcę, jak chcę. Czujecie już różnicę? Stary XCOM to bardziej symulacja. Więc jest dużo opcji, dużo niepotrzebnych opcji, dużo mniej potrzebnych opcji i można się strasznie zagubić. I zobaczcie. To, ta kropeczka, to jest mój myśliwiec, który leci tam, gdzie mu kazałem. Czyli tu. Tu nie ma czegoś takiego jak satelity w nowym XCOMie, ale za to mogę wysyłać na przykład na zwiad taki myśliwiec. O! Okej, widzę, że nie za bardzo zdążę wam wytłumaczyć wiele rzeczy, bo jakiś wykryliśmy statek obcych w pobliżu naszej bazy. Jest bardzo mały, bardzo wysoko, kieruje się na zachód z taką prędkością. Jest on dokładnie tu. Dobra, to wyślijmy fuck tego myśliwca, skierujemy tu. I drugi myśliwiec również wyślemy do tego tutaj latającego spotka. I jak zacznie się walka, to zobaczycie, jakiej muzyki brakowało mi w remake'u. Tej muzyki, która się zaczyna, jeśli walczy się w powietrzu. Tego mi brakowało w remake'u. No, prawie. Prawie go mają. Ale szybko zwiewa. Ale jak tylko go dorwiemy, to zwróćcie uwagę na muzykę, bo ogólnie strasznie mi się podoba soundtrack oryginału. To jest wersja z PlayStation, a nie jest wersja z DOSa. Cholera jasna, no nie dogonią go. Zwieje im, chyba że zwolni w którymś momencie. Na razie nie zwalnia. A moim statkom też może się skończyć paliwo. Jest, mamy go! I o tę muzykę mi cholera jasna chodziło.
tej muzyki z walki w powietrzu po prostu tak mi brakowało w remake'u. I zobaczcie, tu też mam kilka opcji. Przede wszystkim mogę zobaczyć, co to za statek. To jest najmniejszy statek możliwy. Mogę się wycofać, zaatakować ostrożnie, czyli tylko jedną bronią, tą, która się ma największy zasięg. Zaatakować standardowo, czyli tak, żeby się przybliżyć na dystans obydwoma brońmi, żeby zaatakować. I agresywnie, cała naprzód, po prostu nie patrzymy na nic. Ja poproszę atak standardowy. Jesteśmy w zasięgu. Wow! Jedna rakieta wystarczyła, żeby zniszczyć statek. Co prawda on powinien teoretycznie spaść, gdybyśmy go trochę mniej zniszczyli. Otóż pierwsza różnica. Tu statek może zostać zupełnie zniszczony w powietrzu. Tak, że się rozwala i nie ląduje żaden wrak i nie trzeba lecieć go, że tak powiem, odzyskiwać. Także widzicie, też coś zupełnie innego. Również można robić takie myki, żeby poczekać, aż statek obcych będzie nad morzem i wtedy go strącić. Jeśli strącimy go do morza, on spada do wody i nie musimy z nim nic robić, obcy się topią, that's it. Ale z drugiej strony nie można też polecieć i zebrać rzeczy z wraku. No dobra, to jeśli chodzi o obsługę statków. Tu w bazie jest trochę więcej do robienia. To jest układ mojej bazy. To są hangary, trzeba mieć hangary, żeby trzymać w nich jakiekolwiek statki. To jest radar, trzeba mieć radar, który będzie wykrywał w jakimś tam obrębie wokół bazy obcych. To są składy, w składach trzyma się wszystko i trzeba mieć składy, żeby trzymać stuff. To jest access lift, czyli niezbędna winda do wejścia do bazy. To jest living quarters, czyli miejsce, w którym trzymam swój personel, muszą mieć gdzie mieszkać. Laboratorium, w którym prowadzi się badania i warsztat, w którym prowadzi się produkcję. Mogę w każdym momencie zbudować nową bazę. Whenever the fuck I want. Wherever the fuck I want. Tak, mogę mieć kilka baz. Też różnica, prawda? Mogę sobie przeczytać informacje o bazie. Jest tu kilka przydatnych rzeczy, na które można czasami zerknąć, ale teraz nie będziemy się tym specjalnie zajmować. Można spojrzeć na transfery, czyli gdzie, co, jaki personel chce przetransportować z bazy do bazy. Mogę zobaczyć, co mam w swoich składach. I tu jest absolutnie wszystko. Bronie do statków, bronie dla piechoty, granaty, inne granaty, amunicja. Tak, w tej grze może skończyć się amunicja. I tak, w tej grze trzeba zabierać ze sobą amunicję, żeby można było z tego strzelać. Już nie ma tak, że żołnierz po prostu musi sobie przeładować. O, no sir. On musi mieć amunicję, żeby mógł strzelić z danej broni. Mogę też zobaczyć na miesięczne koszty. Miesięczne koszty utrzymania statków, miesięczne koszty utrzymania żołnierzy, inżynierów i naukowców i miesięczne koszty utrzymania bazy. Mogę zobaczyć, jaki mam przychód i wiele innych ciekawych rzeczy. Dalej, żołnierze. Mogę zobaczyć, jakich mam żołnierzy. Mam ich przede wszystkim mało. Co jeszcze mogę zobaczyć? Jeszcze mogę zobaczyć, jakie mam uzbrojenie danego statku. Tak myśliwców, jak i Skyrangera, czyli kto jest na danym statku i jakie uzbrojenie z nimi leci. I to przede wszystkim bym chciał zmienić, ale to za chwilę. Mogę zbudować nowe budynki w bazie i wydaje mi się, że będę chciał natychmiast zbudować Living Quarters. I będę chciał też całkiem szybko zbudować laboratorium, chyba? Myślę, że tak, myślę, że laboratorium się przyda. Co prawda jest dosyć drogie, no ale cóż, mówi się trudno, tak? Trochę kasy mi ubyło, zostało mi już tylko niecałe 3 miliony dolarów. Trzeba to mądrze spożytkować. Dalej, research. Research wygląda zupełnie inaczej niż w remake'u. Tutaj mogę dowolnie zaczynać dowolną ilość projektów i do każdego z projektów, który zaczynam, a zacznę laser weapons, mogę przydzielić dowolną liczbę naukowców, których mam dostępnych.
No jeszcze muszę mieć miejsce w laboratorium, żeby prowadzić te badania. Na razie mam tylko 10 naukowców i tych 10 naukowców zajmie się badaniem broni laserowych. W manufacture mogę zwyczajnie produkować różne rzeczy w workshopie, ale na razie nie mogę absolutnie nic produkować, bo nic nie mam opracowanego. W transferach mogę zwyczajnie mieszać personelem z bazy do bazy. W purchase recruit mogę budować rzeczy i zamawiać rzeczy. I na dobry początek na pewno zamówię sobie. Żołnierzy sztuk... 6 chyba? Sztuk 10. Naukowców sztuk tyle, ile mi starczy, no właśnie. Tak właśnie sądziłem. To zrobimy tak. 12 żołnierzy i 10 naukowców. Czy ja tu coś jeszcze potrzebuję kupić? Myślę, że tak. Flary, bo flary będą absolutnie niezbędne w misjach nocnych. I muszę już je mieć. Trochę granatów też się przyda więcej. Trochę smoków. I to tyle, jeśli chodzi o zakupy. Na zakupy też trzeba będzie trochę poczekać. One nie tworzą się nagle od razu, tylko będę musiał poczekać. I mogę też posprzedawać rzeczy. Mogę sprzedać absolutnie wszystko, co mi się tylko podoba. I to tyle, jeśli chodzi o zarządzanie bazą. Tu są ciekawe rzeczy. Mogę sprawdzić aktywność UFO w danym regionie. Na razie za bardzo tutaj nie będzie tej aktywności. Mogę sprawdzić aktywność UFO w danym kraju, aktywność X-com w danym kraju lub regionie, dochody z każdego z państw, ogólne finanse, czyli dochód, wydatki, utrzymanie, ogólny balans i tak dalej. Bo właśnie, w tym X-comie jest tak, że od samego początku mamy po swojej stronie wszystkie kraje i wszystkie kraje nas finansują. Ale, tak jak w remake'u, jeśli się wkurzą, to odejdą od projektu XCOM na zawsze, no i nie będą nas już finansować, tak? Także trzeba się starać, ale nie ma czegoś takiego jak wysyłanie satelit i tak dalej, no trochę inaczej jest to rozwiązane. W UFOpedii możemy sobie zobaczyć, co mamy już przebadane. Rzecz jasna jest tu na początku potwornie pusto i mamy w zasadzie przebadane tylko ludzką technologię. Na przykład możemy sobie zobaczyć karabiny. Jaki karabin wyrządza, jakie daje obrażenia, jaki jest koszt użycia danego rodzaju strzału, jak celny jest dany strzał i tego typu rzeczy. UFOpedia jest ciekawsza zdecydowanie po wykonaniu kilku badań. W opcjach wiadomo, można zrobić prawie nic. W funding mogę sobie sprawdzić, ile dany kraj nam daje. Na samym szczycie tego jest oczywiście USA, które daje prawie 1 000 000. Także ich trzeba strzec bardzo. No i co? No w tym momencie mogę tylko przyspieszyć czas i czekać. Ewentualnie mogę sobie w międzyczasie, jak mi się nudzi, wysłać na zwiad na przykład do Ameryki taki myśliwiec. Poczekać, aż będzie patrolować. Przyszły mi nowe rzeczy, świetnie. Skończyło mu się paliwo, więc wraca do bazy, biedak. No czekamy, zwyczajnie w którymś momencie na pewno wykryjemy jakichś obcych. I wtedy trzeba będzie reagować. Dobra, przybyli nowi ci, mamy też naukowców, także research i przydzielimy więcej naukowców do projektu tutaj. Dalej Geoscape. Laserowe bronie zrobione. Mogę teraz opracować laserowe pistolety, czym się zdecydowanie zajmę. Research, new project, laser pistol. Wszystkich naukowców na to, start project.
Mógłbym też opracowywać motion scanner albo medikit, ale motion scanner ogólnie mi się nie podoba, a medikit, no cóż, nie jest na pewno tak przydatna apteczka w oryginalnym XCOMie jak w remake'u, ale to zobaczycie później. Tu zwykle jeśli żołnierz dostanie w czapę, to na 90% już i tak nie żyje. Zwłaszcza na początku gry. Taki urok. No nadal nie ma żadnych obcych. Oni oczywiście mogą sobie gdzieś fruwać zupełnie gdzie indziej. Można zobaczyć grafy czy w jakimś konkretnym terenie odnotowano aktywność obcych, na przykład w Azji coś tam odnotowano. I można na tej podstawie jakby patrole wysyłać, żeby... Bo taki statek jak leci, to on też w swoim otoczeniu może wykrywać obcych, tak? Może się okazać, że wykryje taki spodek obcych. No bo wokół tej bazy ja mam tylko ograniczony jakiś tam zasięg, gdzie ten radar wykrywa tych obcych tutaj. No więc... No tutaj można wykrywać obcych w naprawdę różne, przeróżne sposoby. Laserowe pistolety są zrobione, mogę je wyprodukować. I laserowe karabiny są gotowe do opracowywania w laboratorium. Pistoletów sobie zrobię... Tu też... Ilu inżynierów chcę do danej pracy zatrudnić i ile jednostek danej rzeczy chcę wyprodukować. A chcę wyprodukować 14 jednostek. Zajmie to chłopakom prawie pół miesiąca. No ale cóż, będziemy czekać. Nawet jeśli później skończę z nadwyżką takiej produkcji, to nie ma się czym martwić, bo większość przedmiotów produkuję za jakąś tam cenę, a później się okazuje, że mogę to drożej sprzedać innym. Także opłaca się tutaj... Można normalnie na tym oprzeć swoją gospodarkę, na produkcji różnych rzeczy w workshopach i w ten sposób zgarniać kasę, która jest później zdecydowanie bardzo potrzebna. Ale cholera jasna, ciągle nie ma tych obcych. Ciągle... Ty tu patroluj, dobra, wrócisz. Ty tutaj patroluj, bo nie ma nigdzie tych obcych, cholera jasna. Living quarters jest gotowe, świetnie. Ale ja nie mam za bardzo kasy, ja nie wiem czy... Ale jeszcze tam kilku naukowców mogę... Nie no, 10 tylko naukowców. 600 tysięcy mnie to będzie kosztować. Nie mogę aż tak się wykosztowywać, bo mi nie starczy kasy na inne rzeczy. A mogą być później problemy. Nadal obcy są strasznie mało aktywni, dają nam sporo czasu, żeby... Fuck! My ciągle laserowych tych nie zaczęliśmy, zapomniałem. Trzeba jak najszybciej zacząć ten projekt i laserowe strzelby opracowywać. Będą nam bardzo potrzebne. Jak w takim tempie to pójdzie, to w ogóle nie będziecie mieli okazji zobaczyć, jak korzystam z broni konwencjonalnej. Tylko od razu przejdziemy do laserowej i nie będziemy się bawić. Już prawie cały miesiąc minął i w zasadzie jest spokój. Oprócz tego jednego obcego. Laboratorium zrobione. Dobra, to mnie i tak nie obchodzi. Laserowe pistolety są skończone. Dobra, to nowa... Aha, jeszcze nie opracowali tych. Dobra, to czekamy. Dobra, mamy jakiegoś ufoka. Trzeba za nim wysłać myśliwce. Najlepiej od razu obydwa. Bo dlaczego nie? Nie wiem, czy my go dogonimy. Dogonimy go. Jaki to jest? To jest ten odrobinę większy. Na razie to poczekam, bo chciałbym go strącić nad ziemią mimo wszystko. Także poczekam jeszcze chwilę. Gdyby tylko wleciał na ziemię.
I mamy go, dobra. Tutaj mogę też obydwoma myśliwcami naraz go zaatakować. To też ma swoje profity. Więc obydwa statki agresywny atak. Zaraz będzie w zasięgu. Dobra, spadł. Okej, okay, póki jest jeszcze dzień, będę wysyłał Skyrangera, żeby poleciał tam na ten do tego spotka, który się tam rozbił. Ale to, co się będzie działo dalej, to już zobaczycie w następnym odcinku. Także do zobaczenia i przede wszystkim liczę na wszelkie opinie, jak się wam podoba. Na pewno ciężko wam się przekonać na początku do grafiki sprzed prawie 2 dekad. Ale liczę na opinie. A tymczasem do zobaczenia.